Siema, jestem Dziak i właśnie dostaliśmy trzeciego leaka na temat trzeciego auta w naszym evencie, więc zaraz wam oczywiście to pokażę. Pamiętajcie o zostawieniu suba, jak i łapki w górę, ktoś jest nowy na tym kanale i jeszcze chcę wam powiedzieć, że właśnie wyszła moja value lista do rzeczy z Jaybreaka. Gdy zakupicie dostęp, dostaniecie value listę z wszystkimi rzeczami do Jaybreaka, specjalny czat z protraderami oraz specjalne konkursy na auta. Więcej informacji na moim Discordzie, link w opisie. No więc dobra, jesteśmy widzowie na Badimo Twitterze i właśnie 5 minut temu wstawił nam takiego tweeta. Jak właśnie możecie zauważyć, mamy już trzeci dzień i w tym trzecim dniu dostaliśmy takie auto, nazywa się The Successor i kosztuje 650 koła i naprawdę to auto jest mega ładne. Tak właśnie się prezentuje tutaj na pierwszym zdjęciu to autko, tutaj się prezentuje tak z tyłu i tutaj się jeszcze w taki sposób prezentuje też z tyłu i ogólnie no, te auto jest giga ładne, kosztuje ono 650 koła. Wydaje mi się, że to będzie jedno z ładniejszych aut na Jaybreaku, nie wiem czemu, ale mi się naprawdę mega podoba to auto i powiem wam widzowie, że ja od razu kupuję to auto, od razu jak wejdzie do gry, od razu kupuję to auto. Jeszcze chcę wam pokazać tutaj, że właśnie tutaj w następnym dniu będziemy mieli oczywiście revamp Bugatti, tak jak mówiłem, na 99%. Właśnie tutaj literek jest więcej, tutaj będzie free revamp, więc po prostu to będzie revamp. Więc to po prostu widzę, będzie revamp. No tak jak mówiłem, prawdopodobnie Bugatti nagrywałem o tym odcinek, możecie sobie obejrzeć poprzedni odcinek. Także takie autko dostajemy widzowie, dzisiaj wieczorem już będzie do kupienia prawdopodobnie. I ogólnie te nowe auto za 650 koła, ten sukcesor, będzie widzowie do kupienia przed mansionem. W ogólnie jak wiecie, to przed mansionem jest aktualnie do kupienia te auto, takie nie wiem jak ono się nazywa, zaraz się zrespi. Jest do kupienia te auto za 666 koła i będzie nowe za 650 koła, no które będzie o wiele ładniejsze. Ja od razu sobie kupię to auto. Także tutaj widzowie będzie to auto do kupienia, ten nowy The Successor. Napiszcie w komentarzach, czy będziecie kupowali to auto. No ja na pewno je kupię, no bo widzowie, no mi się naprawdę bardzo podoba. Nie wiem, czy wam się aż tak bardzo podoba, ale mi naprawdę giga się podoba i chciałbym mieć to auto i po prostu sobie od razu je kupię. Także widzowie, jeszcze tak chcę wam powiedzieć, żebyście zbierali kasę na limitkę, bo widzowie, w środę dostajemy nową limitkę, limitowane auto, które będzie pewnie kosztowało z 800 koła, 900, 700 koła, gdzieś w tych granicach. Także jak chcecie widzowie, to tego The Successora możecie sobie kupić, no ale lepiej, żebyście kupili tą limitkę tak czy siak. Z tego co rozumiem, to te auto chyba będzie, nie wiem, czy będzie ono limitowane, czy ono będzie gdzie indziej do kupienia, czy już nie będzie się dało tego kupić auta. Ciekawe co z tym autem się stanie widzowie, bo te auto chyba widzowie zniknie. Ciekawe co się z nim stanie, nie wiadomo jeszcze. Także jeszcze raz wam pokazuję widzowie, jak to się autko prezentuje. Ogólnie jest to szybki odcinek, chcę szybko to na YouTube'a wrzucić wam, żebyście sobie obejrzeli, właśnie tak się to prezentuje widzowie, mi się naprawdę mega podoba, więc oczywiście napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym aucie. Ja spadam, no i elo.